Hejka kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julia Żugaj, a dzisiaj wykupujemy cały sklep zoologiczny. Wszystko, naprawdę wszystko? O Jezu Maria. Ostatnio natknęliśmy się na taki mały sklepik zoologiczny i od razu wtedy do głowy wpadł mi pomysł, żeby go całego wykupić i przy okazji zrobić coś dobrego, bo dzisiaj wszystkie artykuły z tego zoologicznego rozwieziemy po różnych schroniskach w Warszawie. Ten odcinek jest inspirowany jednym z odcinków Moniki Kociołek, który możecie zobaczyć tutaj. Zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia, jeśli tego nie zrobiliście, a my już wejdźmy do tego zoologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam z taką nietypową sprawą, ponieważ dzisiaj nagrywam taki odcinek, że chcielibyśmy zawieźć kilka rzeczy z pana sklepu do różnych schronisk. I generalnie tak się składa, że chcielibyśmy kupić wszystko, co pan ma na stanie. Czy to jest możliwe? Wszystko? Wszystko, tak. To znaczy tak, nie wiem czy wszystko, to w ogóle, no nie wiem co z tym, chyba dużo pieniędzy. To nic, to może być dużo. Nie, no jasne, to nie ma żadnego problemu. Nie ma problemu. Jeżeli kupiec kupuje, to jestem zawsze zadowolony. No to trzeba jakby to wszystko spakować, my też mamy takiego busika, do którego wszystko się powinno zmieścić. No to ja jestem w szoku w takim. No jest to szokująca informacja. Czyli jak to ma wyglądać? Po prostu wszystko musimy skasować i dosłownie wszystko, co pan ma, chcielibyśmy zabrać, żeby sklep został pusty. Ja w to wchodzę w takim razie, tylko nie wiem, czy wystarczy pieniędzy. Wystarczy, no spokojnie. Rozumiem, że państwo ze to schronisko. Tak, tak? Dla schronisk wszystko będzie, dokładnie. Nie, no dobrze, to jak to robimy? Chyba zaczynamy kasować w takim razie. To znaczy kasować, czyli co? Wszystko. No wszystko, tak. Trzeba by było może od zacząć, od czegoś zacząć, może najcięższych rzeczy, żebyśmy już sobie je też nosili. Czyli wszystko, naprawdę wszystko? Takie pierdółki, jakieś tak, przysmaki, tak, to są przysmaki. Tak, wszystko. O Jezu Maria. To będzie dużo roboty. Ja myślę, że tutaj jest no, bardzo dużo różnych rzeczy. No, takich pierdół nawet. No to nawet te najmniejsze pierdoły weźmiemy. To w takim razie, bo to nie ma co, trzeba się chyba za robotę zabrać. Tak, co ja potem bym robił. No potem reszta dnia wolna i trzeba potem zrobić dotowarowanie. Dobra, to ale karmy niektóre są pozamykane, a niektóre ja po prostu już mam otwarte, bo ja na kilogramy sprzedaję. Reszty kilogramów, które zostały w to karmie. To trzeba by było to przeważyć, to tak, wszystko. Tak. Te, które są zapakowane. To dobra, to zaczniemy od sobie od tych. Macie żwirki dla kotów też? Tak. Wszystko. Pan cały czas się pyta, czy to, a ja cały czas mówię, tak, wszystko. Trocinę też? Dwie pierwsze karmy wyniesione. Ja też się stresuję. No ja widzę. To jest mega mocny odcinek. Ja już się pomyliłem na samym początku. Łapię parę tych głębszych oddechów. Tak, na dobrze, na razie. Wiem, że to jest szokująca informacja, no to ale wszystko w dobrym celu. No, to znaczy, dla kotów, psów, zwierząt innych to w bardzo dobrym celu. A dla mnie, no to, że tak powiem, w totka wygrałem, czy co? To będzie to może, dużo, dużo to... czasu. No to nic, to łatwo nic. Nie będzie. Mamy też właśnie wynajętego takiego busika, samochód po prostu z dużym bagażnikiem. Plan jest taki, żeby dzisiaj to właśnie wszystko jeszcze porozwozić. Żwirek no, dla kotów. Kurydziany, drewniany, tak. Na coś trzeba się decydować, więc... My się dzisiaj decydujemy na wszystko. Drapak dla kota? Tak. Kule dla ptaku? Tak, wszystko, wszystko. Tak? No dobra, wszystko to wszystko. No, siana to ja mam dużo. No to dobrze. To dobrze. Moi drodzy, na razie zapakowaliśmy dosłownie jedną półkę i to tam w środku wygląda niepozornie, ale zobaczcie ile rzeczy już mamy. Głównie są tu karmy i żwirki dla kotów, ale też takie pojedyncze rzeczy jak kule dla ptaków. Ta jedna półeczka, słuchajcie, zajęła nam 20 minut prawie. Dziękuję. 12, 13.
to jest ciężka, logistyczna, matematyczna praca. Ja tutaj się zgubiłam już 3 razy, pan 10, a jeszcze mamy tylu asystentów. Tutaj z targu też ludzie przychodzą, zaglądają, co się dzieje. Wszyscy chcą pomóc, bardzo mili w ogóle ludzie tutaj. I nie zmieściło nam się 2 zeszyty, więc z nimi łażę, po prostu trzymam je w ręku. Bo ja się troszkę spóźniłem, bo wylądowałem ulicę obok i musiałem tu przejść i nie byłem pewny, gdzie jest to miejsce. Czy mnie to dziwi? Ale nie, posłuchaj mnie, wstałem o 8. Naprawdę wstałem o 8. Pania jest świadkiem, przysięgam, że naprawdę wstałem. No i potem mi się przysnęło. Wiecie, co to jest? Lakota, czekotubki. Czekotubka? To tak wygląda, jak taka stara czekotubka. Kiedyś czekotubki były w takich paseczkach i to jest dokładnie takie. O, tak, faktycznie. Tylko, że to jest dla... No w sensie to nie jest czekolada, nie? Tak wygląda. Po tym odcinku będę wiedziała tyle o kotach, że można zrobić odcinek dopasuj kota do właściciela. Bo ja ogólnie mało wiem o kotach i pewnie średnio bym rozróżniała, ale teraz już wiem, że są różne żwirki. Zadam pytanie, a jakiego żwirku pan używa? Może jakoś dam radę to zrobić. Praktycznie cały sklep jest już pusty. Tutaj wszystkie te półki za nami zostały opróżnione i ostatnią rzecz, którą musimy zanieść, to są wszystkie te duże karmy, które były na wagę. Więc zabieramy je wszystkie, no i oficjalnie można wtedy powiedzieć, że wykupiliśmy cały sklep. Mamy finał, sklep został pusty. Czyli ile to wyszło? 12 504,75. Dobra, 12 500. To jestem wdzięczny i chyba koty i psy będą też wdzięczne. Tak, też na pewno będą. Tu jest 12 500. Ja jestem wdzięczny, proszę pozdrowić koty i psy. Pozdrowimy koty i psy. No i ptaki i tamto, to wszystko co tam. Dobrze, dziękujemy bardzo. Żyje. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia z dotowarowaniem. Może tu być mały problem, kurczę, bo to puste półki. No puste półki. Żeby tu przyjść i się położyć, tylko spać. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Niesamowite, że cały sklep zmieścił się do jednego samochodu. Co prawda bardzo pakowny jest ten samochód, ale mamy tutaj wszystko dla psiaków i ruszamy teraz do pierwszego schroniska, a później jeszcze do schroniska Pegasus i na końcu jeszcze odwiedzimy Dios, a raczej Dios odwiedzi nas. Schronisko Milanówek, jest to mój pierwszy raz tutaj. Wcześniej w tym schronisku nie byłam, o już. Słychać psiaki. Wypakujemy tutaj rzeczy dla psów i kotów, bo tutaj innych zwierząt nie ma, więc ptaki, gryzonie to raczej zostawimy sobie dla Dioza, no i jakoś to teraz po prostu trzeba wszystko ogarnąć i podzielić. Mamy dużo. Mamy tutaj też dla kota, mamy mokre karmy. Jeśli chodzi o nasze psy, to niestety mokrą karmę dostają dwa razy w tygodniu. Okej. Bo nie starcza. Dobra, na to, czyli żeby na pewno mokra dzień. Karma. Chyba, że są wskazania, że pies na przykład tam ma coś problem z zębami, tak dalej. Okay. Mamy też dużo smaczków. O, smaczki to są. Ja nie lubię. No dokładnie, tak. Proszę mi nagrać, że ja też pomagam jak coś. Dam radę. Są i puszki, i takie saszetki. Takie saszetki. Tak. Bardzo dobre. Też pomagam. I więcej smaczków i smaczki. Pieski? Pieski. To jest ciężkie, więc muszę pomocy. No co mi to tylko zostawiasz? Nie, żartowałem. Dam radę. Puszki mają ważności 3 lata, więc myślę, że... Jeszcze sobie zjesz, spokojnie. Że pieski sobie na spokojnie zjedzą. Będą mogły jeść nawet 4 razy w tygodniu. Daliśmy dużo suchej karmy i naprawdę dużo smaczków. No i tak jak pan tutaj ze schroniska powiedział, który piesek nie lubi smaczków? Wszystkie lubią. Ogon! Idziemy dać pieskom smaczki od razu. To się nazywa Czoko. Jakie to jest urocze. Jezu, jak bardzo chcę. Dziękujemy panu bardzo. Mamy nadzieję, że się przydadzą rzeczy. Ja dziękuję.
Jesteśmy teraz w schronisku Pegasus i jest to prawdopodobnie najczęściej odwiedzane przeze mnie schronisko. Byliśmy tutaj już na wielu odcinkach. Bardzo często przyjeżdżamy tutaj jako wolontariusze. Ostatnio tutaj byliśmy, żeby zbudować wolierę dla lisków, którą sponsorowaliśmy, a teraz przywieźliśmy tutaj rzeczy. Jest tutaj też Dios, bo ogólnie na co dzień Dios jest na Dolnym Śląsku, ale przyjechali tutaj specjalnie odebrać też trochę rzeczy dla swoich zwierzątek. Słuchajcie, jest z nami Eryk z Diozu, możecie go kojarzyć z odcinka Do pasu i pieska do właściciela. I mamy dużo dobroci dla was. Ja też mam coś dla ciebie. Co znaczy? Czy dostanę szczeniaka? Cała reszta, słuchajcie, jest dla Diozu, bo oni mają wszystkie gatunki zwierząt, więc i gryzonie, i ptaki. Co nie zmieszczą po prostu do siebie, to zostanie tutaj w Pegasusie, bo tutaj jak widać pieseczki też są. Chciałabyś trochę jakiegoś smaka? Siad. To jest łapa. To jest łapa akurat, ale masz. Te duże pieski tak delikatnie biorą. Idziemy teraz do szczeniaczków Yorka i niesiemy im prezenty, czyli maty, a to bardziej prezent dla opiekunów. No i taki mały... Pomarańczowy w ogóle! Pomarańczowy, no. O mój Boże, ale jest tu kruszynką małą kreskę. Ojejo! Co to jest, są za smolody? Ojej! Ty już mnie wybrałeś? Ja już ciebie wezmę do siebie na zawsze! Jakie piękne szczury! Boże, co to są za słodziny cudowne! Jak ona wchodzi na... Co to są za... To jest, nawet nie są pieski, to są po prostu małe aniołki! Zesłane z nieba, żeby można na nie patrzeć. Tutaj mam dla was kolczyk idealny dla waszych rozmiarów! Proszę wejść sobie tu! O! Jakie mają brzuszki, jeszcze takie pękate brzuszeczki! Fajnie w kojczyku. Kupiłam go specjalnie dla ciebie, kochani. Ale mam smaki. Boże, czy możemy tutaj dzisiaj spać? Ja bym spał tu. Beze mnie. Wyobraźcie sobie, że Bajka robi dzień takie dzieci. Ej, ja bym wolał, żeby Lilka zrobiła dzieci, bo było może spokojniejsze. A po co mają się mnożyć, jak są takie piękne dzieci do adopcji? Nie trzeba nic rozmnażać. Liże jest wdzięczna za posłanie. Dostałam łapę, pierwsza komenda to była w jej życiu. Możemy tu siedzieć jeszcze przez 3 godziny. Nie wracamy. Ja trochę głodny jestem. Trudno. No dobra. Dajesz się tą schudkością. Energią szczeniaka. Pójdziemy sobie teraz jeszcze do pieseczka, który został uratowany dosłownie dzień, 2 dni temu. I jest bardzo wychudzony. Nakarmimy go, no i poznamy. 2 dni temu tutaj znajomi Agaty ją znaleźli, ale nie mogli jej przygarnąć. Na ulicy została znaleziona? Tak. No teraz w okresie wakacyjnym tak psy najczęściej kończą. Mhm. Ale ona już musiała się długo błąkać, bo patrzcie, ona ma wszędzie żebra, kręgosłup na wierzchu. No, bardzo widać ten kręgosłup, te biodra. Julka cię zaraz nakarmi. Ale pycha, ale pycha. A ile zajmuje takiemu pieskowi wrócenie do swojej wagi? Ciężkie pytanie, bo to jest sprawa indywidualna. Zawsze jak na przykład do nas przyjeżdża taki pies, obojętnie czy w takim stanie bardzo chudy, ma wykonywane wszystkie badania, morfologię i biochemię krwi, USG, jeśli trzeba, to też RTG, żebyśmy mogli wiedzieć, z jakimi chorobami się mierzy. Przy odrobinie miłości i pełnej misce zazwyczaj szybko wracają do siebie. A to ma? Coś takiego. Ty tam jest mały szczeniaczek. Trochę o tobie chyba, co? No trochę, o was na pewno. O nas na pewno. I tutaj takie o, suwenirki. Ale super. O Jezu, jakie piękne! Dziękuję. Będziesz bardzo. W teamie. Dziękuję bardzo, mega mi miło. Dzięki. Dziękuję. O Jezu, nie wiem na co powiedzieć. Dziękuję po prostu. Proszę. Bardzo, bardzo miłe. Trzymajcie się. Pa! Pa! Także nasza dzisiejsza misja spełniona, wciaki obdarowane. Ja w sumie też obdarowana. Dziękuję jeszcze raz bardzo za prezent. A ja dla towarzystwa. Tak, to był Kamil. Do zobaczenia, dziękuję wam, buziaki. Pomagajcie.